Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli zrobisz to teraz. A dzisiaj ugotuję zupę z kukurydzy z kurczakiem. Przepis rozpoczynamy od dodania do naczynia miksującego 10 g natki pietruszki, świeżej tylko liście. Ja niestety nie mam dzisiaj, więc ten krok pominę. Zakładamy miarkę i pietruszkę rozdrabniamy 3 sekundy na obrotach 8 lub jeżeli zupę oczywiście nie robicie w termomiksie, siekacie po prostu na drobne kawałeczki. Pietruszkę przekładamy do innego naczynia, a do naczynia miksującego wrzucamy 30 g surowego boczku bez kości, bez skóry, pokrojonego w centymetrową kostkę. O nie, to nie boczek. Oczywiście to jest boczek. Dorzucamy 100 g cebuli pokrojonej w ćwiartki. Pięć do 10 g czerwonej papryczki chili, świeżej, bez gniazd nasiennych, pokrojonej na kawałki. Zakładamy pokrywę z miarką. Rozdrabniamy 8 sekund na obrotach 5. Składniki zgarniamy na dno naczynia miksującego. Jest posiekane tak w miarę drobno. Jeden boczek gdzieś uciekł i jest troszkę większy z tego co widzę. Jeden się nie rozdrobnił, ale zostawię go. O, jak cebula szczypie w oczy. Dolewamy 30 g oliwy z oliwek. Teraz zakładamy pokrywę bez miarki i podsmażamy 3 minuty, 120 stopni, obroty 1. Cebulka jest podsmażona. Dodajemy 300 g ziemniaków pokrojonych na centymetrowe kawałki. Dolewamy 800 g wody. Dodajemy jedną czubatą łyżeczkę koncentratu bulionu drobiowego wykonanego w termomiksie lub kostkę bulionową drobiową. Ja mam wykonany koncentrat bulionu w termomiksie. Przepis macie na kanale, będzie podlinkowany wyżej. Dodajemy 200 g kukurydzy konserwowej odsączonej z zalewy. Nakładamy dolną część przystawki Varoma. I do przystawki Varoma odważamy 300 g filetów z piersi kurczaka bez skóry pokrojonych na centymetrowe kawałeczki. Ja mam na pewno troszkę mniej. Ale nie chciałam, żeby zupa była bardzo mięsna. Naczynie zamykamy. I całość gotujemy 20 minut, Varoma, obroty 2. Zdejmujemy przystawkę z kurczakiem.
ugotowanego kurczaka dodajemy do środka do zupy. Zupa teraz jest taka. Przerzucamy ugotowanego kurczaka. Dodajemy pół łyżeczki soli, 1/4 do połowy łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, dodajemy 1 łyżeczkę estragonu suszonego, nie mam, nie dodam, oraz 20 g soku z cytryny świeżo wyciśniętego. Zakładamy pokrywę tym razem z miarką. I zupę jeszcze gotujemy 1 minutę, 100 stopni, obroty 1. Zupę z kukurydzy z kurczakiem podajemy na ciepło, udekorowaną, rozdrobnioną natką pietruszki, jeśli ktoś miał oczywiście. Przepis jest bardzo szybki, wykonywałam go około 50 minut i wystarcza na około 6 porcji. Już zaglądamy, jak się prezentuje na talerzu. Są widoczne i kawałeczki kurczaka, i kukurydza, i papryczka chili, więc ma wszystko, co ma mieć. Zaraz skosztuję, czy jest smaczna, na pewno jest gorąca. Ziemniaczki się nie rozpadły. W smaku jest bardzo dobra, ma taki bardzo oryginalny smak. Ja dodałam dużo papryki chili, tą maksymalną wersję 10 g. To jest lekko ostra, więc jeżeli zupę będą jadły dzieci lub nie lubicie ostrych smaków, to polecam dodać jej troszeczkę mniej. Mimo że nie miała nasionek w środku, to i tak zupa jest rozgrzewająca, ale przy takiej pogodzie jak dzisiaj za oknem jest to bardzo potrzebne, może nas rozgrzać. Polecam więc każdemu ten przepis. Zupa jest prosta w wykonaniu, szybka. Oczywiście Thermomix nie jest niezbędny do wykonania tego przepisu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia dzwoneczka, żeby żaden film Was nie minął, a wprowadzę Was w wiele, wiele innych podróży. Zapraszam serdecznie, życzę smacznego i do następnego razu. Pa, pa!